Czołem, z tej strony Red Tu z kanału Kanapowy Komandos. Witam Was dzisiaj serdecznie we wstępie do filmu, który jak zawsze będzie po czołówce. Dzisiaj mamy dzień specjalny, taka trochę smutna rocznica, mianowicie dzisiaj powinien kończyć się, gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, zlot poza szlakiem. Niestety sytuacja na świecie pokrzyżowała nam plany i będziemy musieli czekać długo jeszcze, aż się wszyscy spotkamy. Nie będę ukrywał, że też, że jest mi bardzo przykro i smutno z tego powodu. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że zdobył się dopiero w dwóch edycjach, zżyłem się z ludźmi, z miejscem i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo brakuje mi spotkań z tymi wszystkimi sympatycznymi pipulami i tęsknię, po prostu tęsknię. Jedno, co mogę powiedzieć, to, że w dniu wczorajszym udało się takie mini spotkanie z... O, dzień dobry Krzysztofie. Takie mini spotkanie urządzić. Mieliśmy przyjemność wczoraj wybrać się ekipą na dokończenie bunkreksu, czyli podjechać do Bojkowa oraz dokończyć bunkreks w Pilchowicach. Ale z przykrością muszę powiedzieć, że jakoś tak nas warunki nie rozpieszczały. Sam pilchowicki bunkreks był ok, ale niestety bojkowicki nam nie wyszedł ze względu na pewne czynniki, o których powiem już w samym filmie. No i też bardzo serdecznie Was przepraszam, ale film, który miał być dłuższy, miał być z narracją i tak dalej, nie wyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że dźwięk był bardzo, znaczy wiatr był bardzo, bardzo mocny, no. Mimo zastosowania martwego kotka. Czemu znowu zabijasz koty? No właśnie, nikogo nie zabiłem, ale mimo zastosowania martwego kota, niestety wiatr był naprawdę zbyt silny i cała ścieżka dźwiękowa poszła gdzieś tam. Dlatego postaram się zmontować film raczej ze zdjęć oraz jeżeli będzie film, jakieś tam komentarze wrzucę własne, niestety własną ścieżkę dźwiękową, a szkoda, bo Kopra naprawdę świetnie opowiadał i dowiedzieliśmy się troszeczkę rzeczy. No i druga sprawa, muszę powiedzieć, że cieszę się, że spotkałem się z ekipą Kanapowego Komanda. Darek też został dokoptowany do składu honorowo, a zobaczymy, czy się sprawdzi, czy będziemy musieli odebrać mu członkostwo, ale tego brakowało, naprawdę tego brakowało, bo clue wszystkich imprez i tak dalej, to są ludzie. Miejsce też jest ważne oczywiście, las nie las, ale najważniejsi są ludzie. Tu jeszcze taka mała errata, czy też postscriptum do poprzedniego filmu o plecaku Otter Arms właściwie, jak sprawdziłem. Jeden z widzów prosił, żeby pokazać go, jak będzie wyglądał po modyfikacji. Modyfikacje nie są wielkie, także udało mi się tutaj poprosić o naszycie tasiemek systemu Pulse Mall, także trzy rzędy się zmieściły. Gdybyśmy chcieli go iść głębiej, niestety trzeba by rozpróć cały plecak, byłoby to dość kłopotliwe. Nie będę też ukrywał, że ciężko się szyje w tym materiale, dlatego udało się uzyskać taki efekt, jaki jest. Najważniejsze, że jest praktyczny i że można troczyć do niego różne dodatkowe kieszenie. No i druga sprawa, prosta rzecz, czyli pasek piersiowy. Nie będę ukrywał, że w tym plecaku bardzo, ale to bardzo się przydaje. Też nie wymagał jakoś tam specjalnej finezji. Trzeba było po prostu tylko tutaj doszyć klamerki Night Eyes'a. Muszę Wam powiedzieć, że w kanapowym komandzie jest to drugi, znaczy pierwszy Offer Arms. Drugi Offer Arms należy od niedawna do Kobry, także generalnie plecaki, jak widać, będą służyły nam, mam nadzieję, dobrze. Też muszę powiedzieć, że znowu po kilku kilometrach trasy, jaką mamy za sobą, ja z tym plecakiem na plecach, muszę powiedzieć, że nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, a ten przepastny wór zmieści w sobie wszystko. Zapraszam zatem na film po czołówce. Nie po orderu, nie dla kariery, to po Jurusza. Komando szczery, dla innych sława, a dla nas sprawa, Jocka, akcja sprawa. Tutaj powinna popłynąć długa historia opowiadana przez Kobrę. Historia dotycząca grupy bojowej Bojków.
muszę powiedzieć, że tak groźnych napisów to jeszcze nigdy nie widziałem na bunkrze. No właśnie. Niestety, zamiast jego opowieści będziecie musieli skorzystać z linku, który zamieszczam na dole filmu. Walkę ze środowiskiem, z ochroną środowiska. Przerwa techniczna tak jest, trzeba płuca sobie przesmażyć trochę. A ja mogę wam powiedzieć tylko tyle, kochani widzowie, że tam za mną jest jeden wielki talerzyk z napisem sorry, ale nie wejdziecie, bo to jest teren prywatny. A to Wzgórze Rozdartych Serc to jest właśnie bunkier regulujący. Nie, sorry, nie regulujący. To jest ten Sonderwerk i już Kobra wytłumaczył. Sonder, czyli specjalny. Źle mi się to kojarzy, bo Sonderkommando to było komando, które w Oświęcimiu służył, a zresztą nieważne. No właśnie, dlatego też nazwie specjalne. I dlatego też tam za nami jest bunkier specjalny. Ale co z tego, jak nie można się do niego dostać i nic nie pooglądamy. A taka ciekawostka, tłumaczenie Regelbaum to jest budowla regulaminowa. A regel, nie reglowa, tylko tak, regulaminowa. Ale służyła do ryglowania, akurat ten służył do ryglowania torów z Rybnika do Katowicka. Idziemy sobie, idziemy. A gdzie my właściwie idziemy w tej chwili? A no teraz się udajemy na tak zwany schron, umownie nazwany obserwacyjny, ponieważ dokładnie co on miał za przeznaczenie, tego nie wiemy. Nie jest to wiadome. Wiadomo jest o 11 na górnym czasie lokalizacjach takich obiektów. Prawdopodobnie one mają powiązanie z znajdującą się w tych miejscach obroną przeciwlotniczą i te bunkry były nie wspólne z tymi, co tu są, ten grupa pilchowicka bojowa, ponieważ one zostały wybudowane w trakcie wojny tuż przed, mniej więcej tak przypuszczają, przed radziecką ofensywą. I do tego, którego się udajemy, to jest na liście 10 i 100 metrów od niego znajdowało się stanowisko reflektora przeciwlotniczego 150 mm, i dlatego oni, pasjonaci, uważają, że mogą być powiązane właśnie z tą obroną przeciwlotniczą. Z tego co widać, to jest jednoizbowy mały schron. Ma dwie strzelnice, w tym jedna jest o profilu przeciwrykoszetowym, a on stricte bojowy użycia nie mógł mieć, ponieważ był za cienki, za słaby. On tam dochodziło do
50 cm, maksymalnie między 30 a 50 cm grubość stropu i ścian. Także to przypuszczam, że tylko miał być właśnie obserwacyjno i w razie przeciwnika mogli się tam bronić, tak? No i tak jak mówiłem, na Górnym Śląsku 11 jest znanych, może było więcej, ale może są zniszczone. I co ciekawe, jeden w województwie opolskim się znajduje. O, Kaniu, słyszałeś coś na ten temat? No właśnie tak jednym uchem doleciało do mnie. Co się w województwie opolskim znajduje? Jeden taki schron obserwacyjny. A w jakim rejonie? Tego dokładnie nie wiem. Musiałbym na mapie zobaczyć. No, Opole jest malutkie, opolskie też nie, także przejdziesz się jutro po obiedzie, to znajdziesz. Dobrze. Pytanie jest tylko jeszcze jedno. Jaki jest sens stawiania takich obiektów? Czyli co było tutaj do chronienia? Bo raczej za rzadko są rozsiane, żeby stanowiły sieć jakąś większą. A co bym powiedział? One nie miały nic chronić, ewentualnie tylko załogę tego reflektora, tak? No właśnie, no to... W kierunku, on był w tamtym, jakbyś popatrzył tam w stronę tych pól, około 100 metrów, 50-100 metrów było właśnie to stanowisko. No i w razie, przypuszczam, jakiegoś ataku z powietrza, załoga mogła się tu chronić albo obserwować. Ale powtarzam raz jeszcze, co było do ochrony, skoro trzeba było stawiać tutaj baterie reflektorów? Do ochrony? W Berlin na przykład. Aha, czyli tu była jakaś ścieżka podejścia na przykład bombowców? No, mogło być, że Rosjanie stąd już mieli niedaleko, już samoloty miały ich zasięg, więc mogły naloty. I to było na całym Górnym Śląsku taka linia zrobiona, zresztą wszędzie oni to stawiali, tak? Dobra, ja też wobec tego teraz pozwolisz, że zdejmę kamerę z ciebie i przejdę na przednią, obejrzymy sobie ten bunkier na razie z zewnątrz. Po zakończonym bunkreksie postanowiliśmy przetestować świeżo zakupiony przez Kobrę zestaw przetrwania od Wydry 13. Hamak, tarp i całą resztę niezbędnych akcesoriów do rozwieszenia tego tałataństwa na drzewach. Zobaczcie, jak wyszło.